Hej ekipa, witam was Stanio, witam was ponownie w Dune Spice Wars. Ogromnie mnie cieszy wasz entuzjazm w stosunku do tego tytułu, głównie przede wszystkim, że to jest strategia RTS, której dawno nie było żadnej właśnie na kanale, ale także, że to jest tytuł, który niektórzy właśnie pamiętają, Dune 2000 albo inne wersje pod tytułem Dune. Pamiętacie i chcecie zobaczyć, jak ta gra się rozwija, jak ten projekt będzie dalej realizowany i co w tym momencie już reprezentuje swoją sobą Early Access. Dlatego też nie przedłużając, oczywiście wam pomogę podjąć decyzję, czy temat jest warty zakupu. Zapraszam do kontynuacji. Jeszcze dobrze, nie rozpoczęliśmy kolejnego dnia rozgrywki, a tu już jesteśmy bombardowani jakimiś dodatkowymi zadaniami, jakieś dodatkowe treści. Co tu dokładnie mamy do zrobienia? Co to jest za zadanie? Wysłannicy z Eskaz. Grupa słynnych rzeźbiarzy osiedliła się w twoim mieście, aby czerpać inspirację z krajobrazu Arrakis. Szukają patrona. I możemy zamówić arcydzieło, dzięki temu jak wydamy 1000 solarysów dostaniemy 200 hegemonii. Albo pomóżmy przejść kulturę, wymogi, nowo przyjęte wioski, 0 na 2, 200 hegemonii. Muszę spełnić wszystkie wymogi. No to słuchajcie, ja sądzę, że jednak w tym kierunku pójdę. W takim razie przejmujemy wioskę. To dwie nowo przyjęte, dwie. Czyli będzie ta przejęta. I może przejmiemy, tu mamy surowce jakieś, tutaj mamy ogniwa, można by to przejąć. Ewentualnie dowiedzieć się, co tu się skrywa. Zobaczmy ewentualnie jeszcze, jakie tu zasoby możemy zgarnąć. Fajnie byłoby to się dowiedzieć. No ale przydałoby się nam trzeci zwiadowca. 400 ogniwa paliwowe, nie mam ogniw, nie stać mnie. Przejmujemy w takim razie władzę nad tą wioską, udało się. No to jeszcze jedną wioskę i mamy 200 punktów hegemonii. Hegemonia odzwierciedla ogólną władzę frakcji na Dunie. Osiągnięcie niektórych progów odblokowuje nową umiejętność i prowadzenie do zwycięstwa. No jak widzicie, my mamy 1,1 hakonetów, 1,5 mają, ojej. To musimy naprawdę nad tym popracować, tak być nie może. O, stąd zabieramy do sobie. Super, tu odkrywamy, tu odkrywamy. Tu przejęliśmy, bardzo fajnie. Czyli mamy te terytoria i tak patrzę, tu aż 4 siła wrogów, dobra. I mamy głosowanie. Co my chcemy? Moc jednostki odrzucamy i punkty głosów wybieramy na to. Nie chcemy jak najbardziej. Wybierzmy na to 60. A tutaj mogę przepisy przemysłowe, mogę komuś zgłosić, że na kogoś słuchacie. Słuchajcie, kto według mnie stanowi największe zagrożenie? Tak myślę, że ty jesteś w sumie dobry przy handlu. Nie jest źle z tobą. Wy się tutaj bardzo cenicie. No powiem wam szczerze, może być ciekawie. Zobaczmy, kto ma tak większą władzę. Oni mają wpływy, ale rzućmy kość utrzymania pleton. Dobra, ja bym rzucił jednak na... Nie rucha okno, tylko na przemytników. Bo widziałem niebieskich tutaj w okolicy. I tu już wchodzimy na te punkty, więc zostawmy teraz jak jest. I na przemytników. Dobra, sądzę, że jak najbardziej takie coś ustawiam. I zobaczymy, jak to się skończy. I oczywiście do końca głosowania jest 6 dni. No to dowiemy się za 6 dni, czy nasze rezolucje przyjęły efekt. Tutaj mamy zebranie do zebrania, znowu przyprawy. Gdzie mamy naszych zwiadowców? Gdzieś tam polecieli, kurczę. Okej, mamy to, więc jeszcze musimy zgarnąć tak naprawdę jedną. Jedna wioseczka do zgarnięcia. 18 dni na to musimy mieć, żeby przejąć zwiad. Potrzebuję tu zwiadu. Jak najszybciej zwiadu potrzebuję w tych terenach. Jest tu coś cennego? Tu nie widzę. Czy to jak to jest terytorium podzielone? To jest to. Tutaj widzę. A, tu jest, dobra. Wróć zwiad. Wracaj tu, bo tutaj są surowce, które bym chciał widzieć. Ewentualnie tutaj te ogniwa mógłbym zgarnąć. To też jest pomysł na to. Tutaj nic nie widzę, tutaj jakaś wioska jest, ale nie wiadomo co ona tutaj da. Siła wiatru 4, tu mamy siła wiatru 2, tu mamy siła wiatru 6, więc stąd na pewno byłaby woda. No, przyznaję, trzeba się będzie mocno pośpieszyć. Mamy 200 pletonów, nadal 2 ogniwa. Czy ewentualnie 200 pletonów, no... Chciałbym tutaj zacząć budować. Słuchajcie, więc produkcja pletonu. Ogniwa, centrum naprawcze, nie, i to jest fabryka pletonu. Pleton produkcja plus 35, jak najbardziej to stawiam, niech nam to budują i wyciągamy stąd. I proszę, mamy niebezpieczeństwo, żniwiarka w potrzasku, pojawił się sygnał, że tutaj wykryto czerwia. Wycofujemy w takim razie naszą żniwiarkę, żeby jej nie stracić, bo byłoby naprawdę dla nas mocno nieciekawie, gdybyśmy ją stracili. Przecież to jest główna nasza siła otrzymania, wycofaliśmy się w porę.
Bardzo fajnie. Co tu mamy? Minerały, fabryka pletonu. To tutaj dla nas słaby interes. Natomiast bardzo mnie interesuje ta opcja, więc zgarnij nam to. A my będziemy chyba szli w źródło energii, czyli ta wioska kolejna będzie przejęta przez nas. Więc żniwiarka została wycofana na czas. Mam nadzieję, że już poleciało. Skończyło się? Skończyło się. W takim razie żniwiarka. Już w porządku. Mogę... Już... Halo! Rozmieścić. Już nie ma tutaj czerwia. Tak, w porządku, już w porządku jest. W takim razie nasze wojska bierzemy w to miejsce. Będziemy przejmować tą wioskę. Natomiast jeśli chodzi o badania, teraz już udało mi się podjąć drogę na naukę miejscowego dialektu. Dzięki temu koszt władzy jest mniejszy na przejęcie naszych jednostek. To teraz, słuchajcie, skoro mamy już, pleton zaraz będzie w produkcji, tutaj przyprawa będzie, zadbane interesujące miejsce, co my tu mamy? Mamy do rozstrzygnięcia oczywiście przyprawa na naszą kieszeń, dobra, jakieś komunikaty, prośba o komunikację. To bardzo uprzejmy z twojej strony, że charakterystycznie opiekujesz się tą cenną ziemią, wiedząc jak szybko możesz ją stracić. To świadczy o prawdziwym altruizmie. Haha, patrzcie jaki kolega. A wy gdzie tam lecicie? Gdzie tam? Ja bym chciał tutaj. Regional Speciality. Dostaliśmy achievement. Spoko, dziękuję. Budowa zakończona, czyli teraz wyciągamy stąd za osoby minerału. I wyniki Kolegium Landsradum. Zobaczmy, co jest. Tak. Co weszło? Regulacje sprzętowe. Moc jednostki minus 30%. Zostało to przyjęte? Zobaczmy. Zostało regulacje sprzętowe, konkurs dyplomatyczne, wpływy minus 30% przyjrzyj. Powiem, że nie rozumiem. Zostało przyjęte! O nie, ja chciałem odrzucić, widzicie. Zostało przyjęte przez przemytników i haha, super. Kogo tutaj mamy? Słuchajcie, odrzucone, przyjęte zostało przez tych ludy pomniejsze rody. A my dostaliśmy od freemenów i pomniejszych tutaj rodów, dostaliśmy koszt utrzymania pleton plus 30%. No nie! No nie, czego bym się nie spodziewał. Natomiast przemytnicy oberwali od nas i też pozostali nie brali głosu. No nie, no to dostaliśmy mocno po głowie. No ale w sumie tak jest, jak się gra na poziomie trudnym, tak? Trzeba o tym pamiętać. Słuchajcie, tu mamy poziom 3, to już będzie większe wyzwanie, bo 3 wojska wrogie będą. Więc kolegium nas, niestety przyznaję, mocno stłamsiło, mocno nam tutaj zaszkodziło. No, czasami tak bywa, słuchajcie, czasami tak bywa. Wchodzimy. A gdzie jest grupa strzelców? Halo? Gdzie są strzelcy nasi? Okej, tu jest wrogi zwiad, widziałem przed chwilą. Ej, czyżbym ja strzelców stracił? O nie! No to się nie godzi. Poczekajcie, bo znowu czerwia widzę. I w tym miejscu, więc przegrupowanie. Dochodzimy na tą stronę. Bo nie chcemy z czerwiem mieć do czynienia, co to nie. No niestety. Straciliśmy strzelców, nawet nie wiem kiedy. A już wiecie co jest problemem dla nas? Zaopatrzenie. Wracamy się do bazy. Bo zaopatrzenie nam się wykończy i będzie problem. I mam nadzieję, że nie stracę jednostek, bo jak teraz nam padną, to jest, słuchajcie, po nas. Znaczy nie będziemy mieć siły tutaj działania. Więc chłopaki, szybko. Nie wiem, czy tracicie od razu, czy stracicie dopiero życie. Szybko z tym zaopatrzeniem wracać do bazy. Może dlatego, że ten oddział nasz gdzieś tam znajdował się w niewłaściwym miejscu. Może dlatego go straciłem. Ciężko stwierdzić. Ale wykryto najazd. O, patrzcie, w jakim dobrym momencie wykryto najazd. Dobra, jesteśmy. Jesteśmy już, zaopatrzenie wraca, super, wchodzimy do naszej osady, dziękuję. I strzelców zaraz poskaraliśmy, super, idziemy teraz tutaj, strzelcy zapraszam. A najazd idealnie wchodzi na nas, haha, proszę, zapraszam. A my zaraz przejmiemy to. Dużo mi brakło czasu? 9 dni, słuchajcie, 9 dni na to. Oblężona wioska, no to jesteśmy my. Już, lecimy, lecimy na nich, cisnąć ich, na strzelców zlikwidować, tak jest. Im szybciej, tym lepiej. A czy tutaj, słuchajcie, mógłbym coś ewentualnie zbudować? Aha, chwilowo jesteśmy w oblężeniu, więc na pewno nie. Zaraz się tym zajmiemy. Tutaj czy jakieś zasoby, tutaj wróg. O, słuchajcie, tutaj jest do zgarnięcia. Zgarniamy. O, tak, 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 tak. Zapraszam, zapraszam. Tutaj badać mi te terytoria. Bo są cenne skarby zapewne. Tak, tam już zlikwidowaliśmy. No, już niedużo brakuje. Już niedużo brakuje.
pletąc się w produkcji, no ale jak widzicie i tak słabo. Skupić ogień, dokładnie, skupić ogień i ognia. Dawać ich tam. Znowu czerw, wykryto. Panowie, wycofać się, wycofać się. Wycofać się z tych terytoriów. A wystrzelać dalej. Już, zlikwidowani, super. Zasobno wpadły, ojojojoj, żeby tutaj nie stracić nich. Tak, zapraszam. Byłoby naprawdę nieciekawie dla nas. Znowu badania postępu nam wskoczyły. No jak fajnie, no to szkolenie przetrwania. Zaopatrzenie armii musi być, bo widzę, armia mocno oberwała po tyłkach. Niestety siła armii nasza też straciła. Jest niespokojne czasy wyszły, jak widzicie. Sprawdzam, czy gdzieś tutaj ewentualnie. Tu jest 3, tu jest 3. Co oni tu mają? Jaskinia bogactw, siła wiatru. Słuchajcie, oni mają siłę wiatru 6, więc woda by była. Ewentualnie. Poczekajcie, gdzie nas jest zwiadowcy? Tutaj 96. Dobra, mimo wszystko chcę te ogniwa odpalić. O, jakieś wybuchy? Co oni, granaty mają? What? Jakieś granaty, przejąć ich tam. Już, cisnąć. Na piechotę, żadnych granatów nie, proszę mi tam nie wciskać. Chodzimy i niszczymy ich. Nie ma tak dobrze. Tutaj zwiadowcy mocno nam tu poskakują. Rozstrzygnięcie, zabieramy. 300, super, wskoczyło. A tutaj mamy właśnie rozstrzygnięcie, nagroda. Ty miałeś to badać. No co za... Co za czasy. Nie chcą tego badać. Już przejęliście? Czy jeszcze mam... Czerw. Chodu z tych terenów. Kurczę, strasznie dużo tu czerwów. Strasznie dużo. Cisnąć ich. Ognia. Niestety piechotę nasza obrywa. I to mnie martwi. Trzeba piechotę ruszyć. Chyba, że produkcja... Produkuje, ale widzicie, piechota nasza obrywa. Niesamowicie. Cisnąć tutaj. Mam nadzieję, że się utrzymamy. Ale mocno obrywamy. No, nasze siły jednostek niestety spadły niesamowicie. Oj, ciężko się zrobiło. Nieprzypisany agent. No to jak widzicie, luda. Większa wiedza jest produkcja. Tutaj siła robocza, władza. Ale sądzę, że tak, władza można było, ale skoro tak, to my idziemy w terytorię tutaj. Spróbujemy tutaj infiltrację Freemanów, skoro są oni tak negatywnie do nas nastawieni. Dobra, ciśniemy, rozwaliliśmy, słuchajcie, wszystkie oddziały. Już prawie tutaj wszystko mamy. No i co z tym terenem? Gdzie nasze zwiadowcy? Gdzie są moje drony zwiadowcze? Nie rozumiem, bo tutaj jest, zgadnąłem. Tu mamy niebieskich, widzę. Nie, ta jednostka jest po upływie określonego czasu. Ale co to jest? No. Aha, muszę wojskową tu wysłać. Ojej. Wy lecicie. Przejmujemy. Nie wiem, czy zdążą. 15, mam nadzieję, że zdążą. A my przejmujemy to terytorium. I mam nadzieję, że zgarniemy tą nagrodę. 200 hegemonii, 3 dni. Powinno się zdążyć. Uff, no to powiem wam szczerze, nie zrobiło się ciekawie. Oberwaliśmy mocno przeciwko wszystkim, a za to, żeby tutaj coś zrobić, musimy mieć 2000 punktów hegemonii. No 1,8 wrogowie. No ciekawie. A tu mogę tą koparkę, żniwiarkę jeszcze. 4 ogniwa paliwowe. Słuchajcie, ja sobie muszę kupić ogniwa paliwowe. Zdecydowanie ogniwa paliwowe zakupmy. Tu. A może tu? Nikt nie ma ogniw? A nie, to są dane, przepraszam, są dane. Czyli ogniw paliwowych ja nie mogę kupić. O, wy widzicie. Umowy handlowe, otwarcie granic. Ale jak widzicie, nie mam. Ja muszę ogniwa sam produkować. No to dobrze, że faktycznie ten terytorium przejmuję. O, byłoby niefajnie. Kongres naukowy, jak widzicie, nowe rzeczy nam wskoczyły. Szybkość opracowania postępów, działań wojskowe 50%. Rynki, przyprawa z Hotam, premia do wymiany. Tak, premia, to mocno cisnę w to. Na pewno nam to urządzi. Imperialna propaganda zyskuje władzę, produkcja plus 30%. Nice, bardzo byłoby to nam na rękę. Miejmy nadzieję, że uda nam się to ogarnąć. A dzięki temu, że przyjęliśmy wioskę, słuchajcie, mamy 200 punktów hegemonii. No, tak od razu lepiej. Od razu lepiej, a my to oczywiście produkcja ogniw paliwowych. Jak najbardziej na plus. Udało nam się osiągnąć kolejny punkt hegemonii. Możesz wykorzystywać umiejętność pokojowa aneksja. O, zobaczymy jak to w ogóle będzie działać. Inne frakcje nie tracą władzy za podpisane stroną traktatów. Większa premia za wyższą pozycję w Landsradzie. Nie można plądrować neutralnych wiosek.
Dobra, jeżeli wbijemy natomiast 5000, no to już w ogóle jest bardzo fajnie, wiele bardzo fajnych rzeczy. Natomiast też przeglądałem, niestety wojska straciłem, puściłem ich przez pustynię, bardzo inteligentnie to było z mojej strony, więc straciłem tą wojskę, które tu wysłałem, musiałem sobie sprodukować kolejne, mamy kolejne rzeczy, no to mamy informacje. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o badania, sieć wywiadowca okazuje się, że nie jest wcale taka głupia, bo ma Solarisy za infiltrację kocham, za Lansradu mamy większe wpływy, więc według mnie to trzeba będzie na pewno obowiązkowo zrobić. Kolejna rzecz, którą zwróciłem uwagę, którą nie wiem jak to działa. Słuchajcie, nasza żniwiarka ma załoga 0 na 2. Nie wiem jak mogę zwiększyć załogę. Jeżeli wy ewentualnie wiecie, to dajcie mi znać. Warto będzie dla mnie to cenna informacja, jak tutaj ogarnąć kolejną załogę. Czekam ciągle na tą możliwość zbudowania 4 paliwa, ogniwa paliwowe. Tu już się to praktycznie zbudowało, więc za chwilę to mam nadzieję będzie. My tutaj spróbujemy zbadać tego zwiadowcę. Tu zwiadowca kolejny jeszcze bada. O, słuchajcie, skarby tu są, na pewno te skarby weźmiemy. No tu na przykład ta załoga, jak widzicie, jest obstawiona 0 na 8. Więc jak najbardziej tu jest i tutaj chyba czerw się pojawił w okolicy, bo zabierają. Dobra, mamy to, no ty, wracaj tu, badaj ten terytorium, no to zbieraj to, nagrody chcemy, tak? Proszę to ładnie badać. No i mamy kolejny kolegium Lansrad, więc jak najbardziej według mnie to trzeba będzie zagłosować. Więc to ciśniemy na 100%, nawet bym powiedział więcej. Imperialna propaganda, władza produkcja plus 30, więc też tutaj 30 punktów, 120 chyba użyjemy tak naprawdę tego więcej, więc żebym miał większą możliwość sprzedaży. Zobaczymy, czy mi się to uda. Zobaczymy, czy będzie moja siła wystarczająca, żeby się przebić przez te wszystkie inne frakcje. Mam nadzieję, że tak, kontrolowanie rynku na pewno 150 jeszcze zrobię. Na wszelki wypadek, ja wiem, że tych wpływów mogę stracić. Natomiast w tym miejscu dosyć ciekawa sytuacja, nasz oddział żołnierzy ma zbadać tą strukturę, ten uszkodzony ornitopter. Niestety sami, jak widzicie, tracą mocno życie, raczej nie zdążą już wrócić do bazy, ale mam nadzieję, że uda im się. Trzymam za was kciuki, żebyście tutaj, chociaż wasze poświęcenie, tak, mamy to, słuchajcie. Nie wiem, czy raczej nie zdążą powrócić, raczej w to wątpię. Natomiast ornitopter jak najbardziej chce, żeby tutaj zbadał ten tereny. Tutaj mamy dużo tego terenu do odsłonięcia, więc proszę tutaj auto, zwiad, proszę, odpalamy. Natomiast tutaj zaraz zgarniemy drugi skarb. Mam nadzieję, że tutaj będzie, uwaga, tutaj burza, nie chcemy się w nią wpakować. No ci raczej nie wrócą, no to już jest niestety ponad ich siły. Zdecydowanie nie było na to szans. Nie wiem, czy ewentualnie jakby tutaj doszli. Raczej nie, raczej by to nic nie dało, bo tutaj jak widzicie nie jest to ich osada. Okej, słuchajcie, odkryliśmy skarb, rozstrzygnięcie, zgarnęliśmy 305 monet, super. I chcemy eksplorować dalej, czyli automaty, tylko dlaczego tutaj latają wspólnie, tego nie rozumiem. Czy mamy tutaj ogarnięte, tu już mamy produkcję, dobra, są ogniwa, więc skoro są ogniwa, oczywiście ruszam z tą produkcją. Produkcja przypraw, rafineria stoi, dziękuję, budujemy to. Straciłem kolejny oddział, trzeba zbudować kolejny oddział, żeby zrobić. Aha, brakuje nam siły roboczej. Tutaj zacząłem budować wprawdzie struktury, które nam pomogą w tym temacie, no ale sami widzicie, że nie jest zbyt tak łatwo. Okej, mamy tu zasoby przypraw, czyli tutaj przyprawy, no tylko nie wiem dlaczego to się zasłoniło poprzednio. Przecież wiedzieliśmy, że te przyprawy tu były, nie wiem dlaczego nam to znikło. Może jakaś chmura, może coś, w każdym razie bierzemy teraz tutaj, badamy, tutaj mamy jednostki, te jednostki mogę na razie przegrupować tutaj, w to miejsce, bo jak najbardziej tutaj ustawiłem sobie też z waszą sugestią, żeby auto wycofywanie dla żniwiarek, w razie gdyby się czerw pojawił, żeby te żniwiarki nie stracić, bo to jest bardzo drogi biznes. No i nadal czekamy tutaj, czekamy na te wybory, za 3 dni straci moc, wpływy, moc i utrzymanie, to na przepisy przemysłowe najbardziej nas bolą, bo niestety to mocno tracimy pleton. Ale mam nadzieję, że uda nam się zgarnąć właśnie tą monopol na handel. Jak widzicie, też podniosłem cenę, bo jak widzicie, też cena piękna. Tu już mamy zapasy przygotowane, teraz możemy wszystko spłacać, bo mamy 2,3 Solarisa za przyprawy, według mnie bardzo dobrze. Wykryto najazd. O proszę! Drużyna nam się zrespiła i chyba będą tu szli, więc pytanie, czy ja mogę tu milicję zatrudnić? Wiecie co, stać mnie jeszcze, więc na pewno wezmę milicję tutaj i strzeleckie też sobie wezmę, więc tutaj mamy obstawę. Tutaj też chyba brakuje mi, ale tu mam w zasięgu. Nie wiem, czy w sumie... Właśnie, jesteśmy blisko tutaj, ale patrzcie, oni idą jednak, idą w tym kierunku, na tą bazę idą. Tutaj ich to boli.
Dobra, zapraszam, zapraszam. Tutaj strzelcy. Gdzie są strzelcy? Tutaj strzelcy. Mam nadzieję, że jeszcze podejdą do tego czasu. Natomiast mamy to, bo oblężona wioska, nic z tych rzeczy. Zajmiemy się tam wami, spokojnie. Tutaj jest za to zwiadowcy. Szukam, gdzie są zwiadowcy. Tutaj jest oddział wroga, niszczyciela jakieś. Dobra, a gdzie są nasi zwiadowcy? Co my tu mamy? Wykryto czerwa. Aha, widzicie? Dobrze, automat działa, dobra nasza. Natomiast bardzo mnie martwi to, że tutaj jest zwiadowca. Dobra, już zastanawiam się, gdzie mój drugi zwiad się podział. Mamy to wszystko ogarnięte, nie ma problemu. Teraz w takim razie, oj, bitwa, dobra, słuchajcie. Jeżeli dobrze kojarzę, jeżeli się tutaj zdążę troszkę ich odciągnąć. O, tam mają strzelców, no to akurat jest niefajne. Fajnie byłoby, o, nasze miasto ma rakiety. Jak fajnie, proszę tutaj się z nimi zająć. Spróbujmy w takim razie ich tutaj ściągnąć pod nasze miasto. Idealnie by było. A wiem, że tam jest miasto oblężone, ale my też mamy strzelców, słuchajcie. Też mamy, proszę, atakować, likwidować. No i przewaga weszła na naszą stronę. Super, zaraz oni wyjdą z miasta, będzie koniec oblężenia. A my ruszymy na tych, no i super. Brać się w takim razie za ekipę. Tutaj brać, no i to się nazywa walka. Super, koniec zabawy. Mam nadzieję, że czerwia tutaj nie wkurzymy jakiegoś czy coś. Dobra, co mamy? Oblężona wioska to mamy, trwa walka mamy, nieaktywna żniwiarka, no właśnie, bo tu już możemy rozmieścić, żeby nam tutaj próca leciała. I mamy wyniki. Wyniki, tylko tak, skończę, słuchajcie, walkę, się dowiemy, jakie wyniki. Pięknie, rakiety tutaj. Nawet nie wiedziałem, że tutaj mamy wyrzutnie rakiet. To jest super informacja. Dobra, wracamy do bazy. Żniwiarkę rozmieszczamy. Niech tutaj nam ogarniają. A tutaj jest ekipa. Ekipa sobie spaceruje. Widzimy, gdzie tutaj co robią. Dobra, widzimy więcej. Dobra, pora zdecydować, zobaczyć, jakie są wyniki. Zobaczmy, czy mamy szansę, mamy szczęście w tym wszystkim. Kolegium. Przyjęta została rezolucja, jeżeli chodzi o dużo czerwoni, czyli Hakonmen, tak, zgadza się. Oni, kongres naukowy, będą szli w wojsko. Kontrolowane rynki, tak, 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 przejęliśmy. I zobaczmy, jak tutaj to wygląda. 150, ale Freemeni byli przeciwko nam, jak widzicie, mocno, mocno. Tylko takie ludy, pomniejsze rody trochę nam minimalnie wspomogli. Ale jak widzicie, na przemytników sporo głosowali. Natomiast tutaj imperialna propaganda, władze, Freemeni przejęli. 86 głosów poszło z ludów pomniejszych rodów. My mieliśmy tylko 12, więc sami widzicie, po nas tutaj mocno, mocno jadą. Ale dzięki temu, że mamy monopol na przyprawy, kontrakt z Koham, w tym momencie piękny zarobek. Patrzcie, jaki piękny zarobek, a co najlepsze, w magazynach mamy tego pełno. Ale właśnie w magazynach pełno, ja miałem to sprzedawać, więc teraz proszę, lecimy ze sprzedażą, nic nie zostawiamy przypadkowi. I to jest dobra informacja, to jest świetna informacja. Nie wiem, czy się nasze jednostki będą leczyć, jeżeli blisko miasta będą, mam nadzieję, że tak. Natomiast przyprawy, jak widzicie, na dwóch kopalniach teraz lecimy. Tutaj już się skończyły, niestety, skończyły nam się przeciwdziałanie, jeżeli chodzi o pelet. Więc naprawdę teraz kasa będzie leciała, wszystko będzie na dobrym kierunku. I tak powinno być właśnie od samego początku. Jak dalsze działania, gdzie będziemy działać, tutaj jakieś zasoby, opuszczono obóz Freemenów, trzeba będzie to przejąć. Tutaj trzeba będzie te terytoria, prawdopodobnie właśnie proszą o zabieranie tego, zwłaszcza, że mamy tutaj sporo minerałów, sporo różnych rodzajów ród. Trzeba będzie z tego korzystać. No i w tym miejscu prawdopodobnie będę chciał postawić w takim razie tą wyrzutnię, bazę wojskową. Nie, gdzieś tutaj była tak, bateria rakietowa, ale na to potrzeba dużo peletu. Dużo peletu, który na pewno będzie nam potrzebny. Więc jak widzicie, ładny rozwój, porządny rozwój, a teraz nawet monopol na przyprawie. Super, świetna informacja. Mam nadzieję, że podobał wam się również ten odcinek Dune Spice War. Pamiętajcie, wasze uwagi, wasze sugestie, wasze propozycje, jak się budować, jak się bronić, jak atakować i kogo atakować, z chęcią przyjmę. Każda forma wsparcia jest przydatna. A że tutaj ciężko o spoilery, bo tutaj fabuły bardzo na razie nie ma, to śmiało piszcie, co uznacie. Natomiast za dziś wam ogromnie dziękuję. Pamiętajcie o łapkowaniu, polecaniu, komentowaniu. Pozdrawiam was, Staniu. Na razie, hej!